Dzień dobry, panie starosto. Przed chwilą została podpisana umowa na zgoda na budowę Państwowego Archiwum w Bolesławcu. Gdzie to archiwum będzie wybudowane? To jest, będzie modernizowany budynek przy ulicy Bankowej po dawnych warsztatach, laboratorium zespołu szkół elektronicznych. Decyzję o przekazaniu archiwów Rada Powiatu podjęła 29 października 2009 roku. 4 lata starań, tak, dyrekcji okręgowych, regionalnych, przepraszam, jak i również centralnych przy wsparciu ministra Zdrojewskiego udało się przede wszystkim znaleźć środki na to, bo ta decyzja o tym, że to archiwum u nas będzie, to w momencie podejmowania decyzji przez Radę, ona jak gdyby już była zaakceptowana. Różne koleje były, natomiast tak jak wszędzie, problem polegał na znalezieniu w budżecie państwa na to środków. No to właśnie pytanie, skąd te środki? To znaczy dzięki staraniom i dyrektora Głaczewskiego, ale i również dyrektora Drozda, te środki pochodzą z budżetu państwa. Z budżetu państwa, czyli powiat nie partycypuje ze swojego budżetu, również partycypuje, czy nie? Powiat przekazał ten budynek, natomiast no pewnie będą rozmowy, będą oczekiwania ze strony archiwów państwowych, co przy obecnej sytuacji powiatu nie będzie takie proste sprostać tym oczekiwaniom, ale myślę, że archiwum państwowe, ono nie służy tylko powiatowi, ale jest miastotwórcze, jak również wspomaga mieszkańców naszych gmin. Być może będziemy rozmawiać również czy pan dyrektor przy naszym udziale, będziemy starali się zainteresować również inne samorządy i przekonamy ich, jak duże znaczenie dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców gmin, dla mieszkańców powiatu ma to, że to archiwum jest w Bolesławcu. A jaki jest przewidywany koszt tej inwestycji? Koszt inwestycji około 3 milionów złotych. Około 3 milionów złotych. Jakie dokumenty, z jakich rejonów będą gromadzone w tym archiwum? To przede wszystkim powiat bolesławiecki, lubański, zgorzelecki, lwówecki. To położenie czy decyzja o lokalizacji w Bolesławcu to po pierwsze, że był budynek, który powiat przekazał, a po drugie też nie bez znaczenia jest fakt dostępu komunikacyjnego, a więc Bolesławiec jest naprawdę dobrze skomunikowany, z jednej strony skrzyżowanie autostrad, a więc i bliskość i krótki czas przemieszczania się, ponadto i drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, a więc tu możliwość przyjazdu mieszkańców z powiatu lubelskiego, z gorzeleckiego czy lubańskiego jest naprawdę dobra. Mniej więcej za rok spotykamy się na otwarciu tego archiwum? No, rok, dwa, bo to jednak musimy pamiętać o tym, że jest to budynek, nie jest to budynek nowy, zawsze lepiej się buduje od podstaw, jak remontuje czy modernizuje. Tak naprawdę jeszcze po pierwsze, mimo że nie jest to obiekt zabytkowy, no to jednak konserwator zabytków ma tu trochę do powiedzenia. Po drugie, no jest to, jak mówię, jest to stara substancja, więc przy pracach czy rozbiórkowych, czy modernizacyjnych możemy spotkać się z różnego rodzaju niespodziankami. Myślę, że wybory samorządowe przyspieszą tę inwestycję. Ja myślę, że raczej wpływu, tu jest harmonogram prac będzie o tym decydował, a nie wybory samorządowe. Nie jest to inwestycja samorządowa, możemy powiedzieć, że jest to inwestycja centralna, bo ona jest finansowana z budżetu ministra kultury. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ministra kultury?